Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach. Tym razem silnik Subaru 1.5 16-zaworowy DOHC oznaczony symbolem EL15 mocy 105-107 koni. Montowany w Subaru Imprezie drugiej, trzeciej generacji. Jest to silnik Boxer czterocylindrowy, 16-zaworowy, wtrysk wielopunktowy. Rozrząd na pasku, wymiana co 100 tysięcy lub co 5 lat. Około 4 litrów oleju, 5W30, wymiana co 15 tysięcy lub co roku. Silnik dosyć dobrze znosi instalację gazową. Co do zalet tego silnika, dosyć mała awaryjność. Sam silnik jest dosyć trwały, aczkolwiek zdarzają się wady, problem z osprzętem, z czujnikami, problem z układem chłodniczym. Warto na to zwrócić uwagę. Zdarzają się także problemy tutaj z przepustnicą, także z poborem nadmiernym oleju po większych przebiegach. Niektórzy narzekają także na słabe osiągi tego silnika. Średnie spalanie w okolicach 7-8 litrów. Aczkolwiek no, silniki Boxer zawsze to spalanie miały większe. Także to by było na tyle odnośnie silnika Subaru 1.5 16-zaworowego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.